Cześć, witajcie na kanale Gity. Ja jestem Burzyk i zapraszam Was dzisiaj na test dokanałowych słuchawek TWS z aktywną redukcją szumu Irfan Air Pro 3. Opakowanie w charakterystycznych dla marki Irfan barwach biało-żółtych skrywa w sobie przede wszystkim boksa, w którym znalazły się same słuchawki. Do tego mamy przewód USB na USB typu C do ładowania. Poza założonymi nakładkami mamy jeszcze trzy dodatkowe rozmiary w takiej fajnej tabliczce. Następnie sporo papierologii, instrukcja obsługi, quick start guide i tak dalej. I na koniec, co ciekawe, dorzucony został taki patyczek jakby do wyczyszczenia zarówno silikonowych nakładek, jak i samych osłonek przetworników. Czas na odrobinę specyfikacji technicznej. Irfan podaje całkiem sporo rzeczy, więc przejdźmy po kolei. Waga boksa ze słuchawkami to 52 gramy, jego wymiary to 6x5x3 cm. Ładowany, tak jak wspomniałem, kabelkiem USB typu C, 5V 1A. Jeśli chodzi o czas pracy słuchawek, to mamy tutaj 7 godzin na włączonym ANC na jednym pełnym naładowaniu, bądź 9 na wyłączonym ANC. Natomiast doładowywanie go z boksa pozwala wydłużyć ten czas do 37 godzin z ANC i 45 bez ANC. Ładuje się godzinkę zestaw słuchawkowy. 2 godzinki ładuje się boks przy ładowaniu przewodowym, ewentualnie 3,5 godzinki, jeśli ktoś chce skorzystać z ładowania bezprzewodowego, bo jest ono dostępne. 520 mAh boksik, do tego po 54 mAh na każdą ze słuchawek. Bluetooth tutaj mamy oczywiście w wersji 5.3 i z zasięgiem ani z połączeniem nie ma żadnych problemów. Chodzę po całej siłowni dość dużej i tam, gdzie nie napotykam na ściany, to praktycznie bez przerwy, bez zacięcia działa wszystko. No wiadomo, że ściany mocno ten zasięg ograniczą. No i na zakończenie warto dodać, że kodeki, na których ten Bluetooth transmituje dźwięk, to aptX, AAC, LC3 i SBC. Także to by było na tyle ze specyfikacji technicznej. Przyjrzyjmy się samym słuchawkom. Kilka słów na temat boksa ładującego do Air Pro 3. Jest to taki eliptyczny kształt, bardzo zaoblony, dobrze pasuje do kieszeni. Bardzo ładny zresztą etui, jak sami widzicie, z całkiem przyjemnego tworzywa wykonane. Logo delikatnie mieni się w promieniach światła. Na górnej klapce poza logiem nie ma nic. Przechodząc na front, nazwijmy to, mamy tutaj otwarcie oraz trzy diody informujące o ładowaniu słuchawek oraz pojemności samego boksa. Na dole mamy kilka informacji producenta. Z tyłu gniazdo USB typu C do ładowania boksika. No i po otwarciu ukazują się nam słuchawki. No i jak to często bywa w tego typu słuchawkach TWS, ta część, w którą wpadają już bezpośrednio przetworniki i cała obudowa głośniczków, jest z takiego bardziej połyskującego tworzywa. Po wyjęciu słuchawek będzie to widać jeszcze lepiej, jak sami zauważycie, taki bardziej czarny, połyskujący w stylu piano black materiał, no ale tam w środku nie będzie to jakoś za bardzo przeszkadzało, bo za często też na to patrzeć nie będziemy. Słuchawki dobrze oznaczone lewa, prawa, wpadają magnetycznie bardzo wygodnie i natychmiast informują nas o tym, czy już ładowanie się rozpoczęło. No po prostu klasyka. Ładnie, elegancko, czysto, schludnie i naprawdę nieźle to wszystko jest spasowane. Po wyjęciu słuchawek z boksa możemy przyjrzeć się konstrukcji tychże właśnie. Dość duże młoteczki, jak sami widzicie, i całkiem grube, i dość długie, ale dzięki temu też akumulator, który tutaj jest, będzie po prostu starczał na dłużej. W naszej wersji kolorystycznej, takiej srebrnej, grafitowej, fajnie mienią się delikatnie loga Irfan na obu młoteczkach. Na górze panele sterujące, takie dwa kółeczka też fajnie podkreślone. One też są wyżłobione pod palcem, to jest dobrze czuć, wiadomo, w które miejsce nacisnąć. Wewnętrzna część obudowy to znowu połyskujące tworzywo, czarne i bardzo błyszczące się. No jakoś udaje się je utrzymać w czystości, o dziwo.
Natomiast na tego materiału jakoś nigdy za bardzo nie lubiłem. Szkoda, że nie są całe w tym srebrnym kolorze. Moim zdaniem byłoby to jeszcze lepsze. Na muteczkach na wewnętrznej stronie wygodne oznaczenie lewa, prawa słuchawka oraz piny ładujące. Mamy też tutaj mikrofony zarówno do redukcji szumu, jak i do rozmów. Na kopułkach już odpowietrzniki, kolejne mikrofony. No, konstrukcja dość typowa tego typu słuchawek, więc nie ma co za bardzo się nad nią rozdrabniać. Oczywiście same silikonowe nakładki wymienne i przetworniczki, jak widzicie, a raczej maskownice przetworników, też całkiem fajnie skonstruowane. Nadają się do czyszczenia tym patyczkiem, który jest dołączony do zestawu. Także tak się prezentują. Co najważniejsze, o czym powiem nieco więcej później, są po prostu bardzo wygodne i bardzo dobrze trzymają się w uchu. Producent zadbał również o dostarczenie do słuchawek aplikacji mobilnej Irfan Audio. Aplikacja, która na głównym ekranie pozwala nam dodać kolejne urządzenia marki. No ja już, jak widzicie, na głównym ekranie mam sparowane Irfan Air Pro 3 i od razu na głównym ekranie mamy taki króciutki podgląd aktualnych stanów baterii, zarówno boxa, jak i słuchawek. Są podłączone, więc możemy bez problemu dostać się do ich wnętrza. Mamy wizualizację naszego sprzętu i od razu na dole trzy tryby pracy. Aktywna redukcja szumu, tryb otoczenia oraz normalny. Poniżej tryb gry, który pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć opóźnienie transmisji dźwięku, którego ja i tak nie odczuwam, więc to muszą być jakieś milisekundy, być może w jakichś mega ultra szybkich e-sportowych grach ktoś to odczuje. Jest opcja zmniejszenia laga, że tak powiem, ja nie korzystam. Nieco niżej mamy korektor graficzny z podziałką na 6 pasm, możemy sobie dostosować każdy z nich. Działa to całkiem płynnie, całkiem prosto. Jeśli ktoś nie chce się bawić, można po prostu skorzystać z przygotowanych przez twórców trybów. Ja słucham na domyślnym, ale o jakości dźwięku jeszcze będzie czas się wypowiedzieć. Prawy dolny róg to instrukcja obsługi w PDF-ie. Fajnie, że jest szybki skrót do niej, jest w języku polskim, więc wypada zdecydowanie pochwalić. Na górze, obok stanów baterii, mamy jeszcze ikonkę trybu, który jest ustawieniami słuchawek. Idąc od góry, mamy tutaj oczywiście nazwę urządzenia, jak je nosić, kilka wskazówek, krótka instrukcja obsługi, najczęściej zadawane pytania, ustawienia przycisków, czy mają działać dotykowo, czy nie, tryb gry znowu, equalizer raz jeszcze, no i dostosowanie, to o czym mówiłem, możliwości kliknięć na panelu dotykowym do ich konkretnej funkcji. Jest tutaj tego całkiem sporo, więc można sobie we własnym zakresie dopasować lub kliknięcie całkowicie wyłączyć. Na samym dole jeszcze aktualizacja oprogramowania. Jedną już robiłem, ale widzę, że pojawiła się następna. Na całe szczęście działa prosto, szybko i nie miałem z tym żadnego problemu. Także aplikacja podstawowa, ale w zupełności wystarczająca. Podsumowanie, myślę, że tym razem przewrotnie zacznę od ceny. Air Pro 3 to model, który na stronie Irfana jest w tym momencie przekreślona cena $100 na 80, czyli promocja $20 według producenta. Natomiast w polskim Amazonie również są dostępne bez żadnego problemu za około 380 zł. Poniżej 400 to jest na pewno gwarantowane w tym momencie. No i jeśli wziąć pod uwagę ich cenę, czyli poniżej 400 zł, to uważam, że są to słuchawki świetne. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że dostajemy naprawdę bardzo dobre ANC. Ja w zdecydowanej większości używam ich na siłowni. I jakież było moje zdziwienie, kiedy po już wcześniejszym sparowaniu, oczywiście w domu, przebieram się na siłowni, tam zawsze gra taka muzyczka w tle, równy, stabilny dźwięk, nie za głośny, ale jednak dość wyraźny. Zakładam słuchawki, one tylko się połączyły z telefonem i ja praktycznie zostałem odcięty. Mówię, co jest, to jest aż niemożliwe. No i faktycznie okazało się, że to była aktywna redukcja z Air Pro 3, także duży plusik już na starcie. Zabrałem je na siłownię. Tam jest oczywiście dużo głośniej, dużo rozmów, jakieś brzdęki ciężarów. No i
Rzecz jasna, tam już nie da się tak zrobić, żeby wyciąć absolutnie wszystko, bo nagłe, nieprzewidziane uderzenie ciężaru o ciężar metalicznego jest nie do wyciszenia żadnymi słuchawkami, moim zdaniem ANC, więc takie odgłosy do ucha docierały, ale poza tym naprawdę fajnie czułem się odizolowany. Byłem w swojej bandzie, w swojej muzyce, skupiony na ćwiczeniach, na tym, co mam zrobić, a nie rozpraszany przez wszystko dookoła. Także te technologie, które tutaj są wbudowane, mikrofonów zestaw plus autorskie rozwiązania Irfana naprawdę w kwestii redukcji dźwięku i szumu otoczenia działają bardzo dobrze. A skoro już o siłowni mowa, no to muszę powiedzieć, że po pierwsze słuchawki mają standard IPX5, czyli są odporne na jakieś tam przypadkowe zachlapania czy pot. I potwierdzam, dlaczego? Dlatego, że ja na siłowni naprawdę pocę się dość mocno, bardzo mocno, żeby nie powiedzieć. I większość słuchawek, a w zasadzie wszystkie słuchawki, które nie miały dodatkowego zaczepu wokół małżowiny, z mojego ucha się wyślizgiwały. Niektóre wypadały całkowicie, niektóre wyślizgiwały się na tyle, że po prostu no jakość dźwięku się kompletnie zmieniała, nie docierała do moich bębenków. Te AirPro 3 to model, który najlepiej leży w moim uchu, nie wypada nawet podczas najcięższych wyciskań, tylko trzyma się na swoim miejscu ze słuchawek, które nie mają dodatkowej, tak jak powiedziałem, dodatkowych zaczepów wokół małżowiny. Także nie dość, że ANC dobre, to i trzymanie w uchu również. Na bieżni też całkiem dobrze. Oczywiście jak zrobimy sobie jakieś duże tempo, no to faktycznie delikatnie się ruszą, może ten dźwięk się zmienić, ale nie wypadły nigdy, nawet nie były blisko tego, żeby wyślizgnąć się całkowicie z ucha. No i jakość dźwięku, która, nie oszukujmy się, w słuchawkach dla większości osób będzie najważniejsza, jest tutaj dla mnie w tej cenie bardzo dobra. Po prostu. Mamy tutaj bardzo dużo soczystego, czasami nawet dominującego basu. Mamy poprawne średnie tony, przede wszystkim mówię tutaj o wokalach w muzyce hip-hopowej, w rapie. I mamy poprawne tony wysokie. Nie ma się co oszukiwać, te słuchawki nie są stworzone raczej do gatunków rockowych, tam gdzie wszystkie instrumenty chciałby człowiek usłyszeć bardzo dobrze, czy do jakiejś muzyki jazzowej. Bardziej jest to muzyka rozrywkowa typu elektroniczna, jakaś klubowa, czy właśnie tłusty basowy rap. No i dla mnie to jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że mamy ten bas, on jest do dyspozycji. Jeśli dla kogoś jest za dużo, możemy sobie go zredukować, podbić wysokie tony w aplikacji, ale jest, słuchawki potrafią go wytworzyć. Oczywiście to nigdy nie będzie tak, że będzie idealnie korektorem zredukowany i wysokie tony nagle staną się jakieś czystsze, bardziej jeszcze odseparowane. Nie, ale są w dalszym ciągu przyzwoite, a basik można delikatnie zdjąć. Natomiast ci, którzy lubią bas, będą tutaj zadowoleni, bo basu w tych podstawowych silikonowych wkładkach dla mojego ucha jest bardzo dużo, tłusto, sprężyście, czasami może odrobinkę dudniąco, nie powiem, że nie, ale raczej nie jest to częsta sytuacja, raczej sporadycznie przy niektórych utworach. Ogólnie brzmienie oceniam na dobre. Wokale w rapie są spoko, dobrze wszystko słychać wykonawców. No i tak jak wspomniałem, tylko w tej muzyce rockowej może być jakiś niedosyt, czy muzyce instrumentalnej. Do tego mamy naprawdę fajnie działające mikrofony, porozumiewamy się z kimś bez problemu, my słyszymy dzięki temu, że jesteśmy odcięci bardzo dobrze. Nas słychać też dość dobrze, nie ma jakichś wielkich zakłóceń, da się spokojnie porozmawiać. Także Irfan Air Pro 3 to model, który w tym momencie podmienił moje podstawowe słuchawki siłowniowe, którymi były LG Tone Free FP8, no i zajął ich po prostu miejsce, bo FP8 ostatnio wypadały mi bardzo często z ucha. Brzmiały oczywiście lepiej, jeśli chodzi o bilans, taki balans wysokich i niskich tonów, ale nie na tyle lepiej, żebym poświęcił to na rzecz tej dobrej redukcji szumu i tego dobrego trzymania w uchu. Także ja z czystym sumieniem Irfana Air Pro 3 polecam. Cena 380 zł, no nie jest najniższa, ale też nie jest jakaś bardzo wygórowana, jak na słuchawki TWS z redukcją szumu. Myślę, że jest spokojnie do zapłaty. Dostaniecie w tej cenie naprawdę dobrze brzmiący, bardzo fajnie wygłuszający i wygodny sprzęt. Z Wami dzisiaj Burzyk. Do zobaczenia. Jest git.